5. A to jest następny odcinek z serii Lolakowy Garaż. Jesteśmy ponownie w NFS-ie, a to jest następny samochód, który wam zaprezentuję. Już chyba wiecie, co to jest za samochód. To jest Mazda RX-8 wersja 09. Dlaczego wybrałem 09, a nie tą zwykłą? Według mnie jest ładniejsza, mimo iż nie ma bodykitu w garażu. Ale sam jej wygląd według mnie jest o wiele lepszy. Dobra, co mogę powiedzieć o samym tym samochodzie? Jest on zdecydowanie jednym z dominatorów w klasie B. Mimo iż ma dość, ma średnie miejsca, które wam zaprezentuję na wyścigu, to reszta, jego reszta, cała reszta jest naprawdę dobra. Dobrze przyspiesza, dobrze skręca, maksymalna prędkość także jest zadowalająca. Tym samochodem na pewno wygracie w klasie B, bo to jest właśnie dominator w klasie B i C. Ja go mam w klasie B, tak samo jak drugiego dominatora, czyli MR2. I powiem szczerze, ten samochód jest po prostu świetny. Świetnie wygląda, świetnie jeździ. Po prostu miodnie. Dobra. Chodźmy na wyścig. Choć nie obiecuję, że za pierwszym razem pojedziemy, ze względu na to, że jest pełny cheaterów. Może będzie teraz sparcik. Zobaczmy. Kogo tutaj chyba nie mam zablokowanego. Zobaczmy na... Aha, Juigi. Dobra. W sumie to... Spotkamy się już na wyścigu, kiedy znajdę dość odpowiednich ludzi. Okej, jestem. Jestem ze swoimi kolegami. Tak wyszło akurat. Będzie lepiej. Tutaj jeden kolega ma Porsche RSR30, a drugi ma Mazda RX-7 RZ. W sumie nie są to jacyś dominatorzy, choć właśnie Carrera jest całkiem niezła. Czy także ma słaby nip. A zobaczymy, jak to będzie. To co? Zaczynamy! No, start. Okej. Widzieliście nitro średnie, raczej średnie, więc gdzieś tutaj super dopytu możecie dostać względu na nie, ale spójrzcie, co się dzieje. Jak ładnie przejeżdżam przez wszystkie zakręty, jak ktoś się ładnie przyspieszam. Teraz sobie. Tak, jeśli chodzi o właśnie przyspieszenie, właśnie też jest średnie. Skręt, jeśli chodzi o skręt, to samochód jest strasznie stabilny, jest taki sztywny, że... że nie da się tego nazwać. Praktycznie się nie świzga. O! Czemu? Jest dość rano, więc w ogóle nie jeździłem. Zobaczmy, maksymalna prędkość chyba jest około 250. Choć trzeba będzie zobaczyć teraz. Zobaczymy na tej dłuższej, prostej, na kurzej nitra. Dojdzie 260 jest. Wow, no i chyba. Nie wiem, jaką ma ta maksymalna prędkość, ale na pewno jest także dość duża. Jak na klasę B. To
280 może się rozpędzić ten samochód. Jak widzieliście, zostawiłem kolegę z tyłu. No i chyba nie było. Norbert dojechał. I Pistus. Pistus. Dziwne, że był ostatni. Ja teoretycznie lepszy samochód. Dobra. Powiedziałem, że zaraz jeszcze drugi samochód. Full samochód. Wyścig. O, ale lag. Więc do zobaczenia za chwilę. Dobra, jesteśmy. Teraz kolega zmienił, Pistus zmienił na Skyline na 2000 GT. Jedziemy teraz klasę GT. O, błąd. Dobra, weźmy. No i dać dość moje kolejne zapiątki, które są dość obciążliwe. Powiem szczerze, bardzo ich nie lubię. Zobaczcie, znowu odstawiam kolegów w tyle. Nie używając jakichś porad. Widać, ta X8 ma duży potencjał. Naprawdę, tym samochodem da się naprawdę łatwo wygrać, jeśli się umie jeździć. Tylko jej mankamentem jest to, że ma słabe nitro. Tak, całkiem niezłe przyspieszenie, dobry skręt i maksymalna prędkość także świetna. Po prostu samochód idealny na klasę B. No, o, tylko właśnie ten. Ech. Mi się jeszcze podoba w tej RX8. Jej dźwięk. Genialny dźwięk silnika. Naprawdę mi się podoba. Znowu wygrana. I naprawdę. Naprawdę ten samochód jest proszę świetny. Muszę nim trochę częściej jeździć. A nie tylko MR2. Będę musiał kiedyś jeszcze sprawdzić się na multiplayerze. Właśnie dzisiaj próbowałem na multiplayer wam zaprezentować, jak to działa, no ale niestety wyszło tak jak zwykle. Dobra, wejdźmy do garażu. I zobaczmy, co mam w nim zainstalowane. I co ogólnie, czy mam bootkity, czy nie. Co mam w nim skille? Jakie mam w nim skille? To podobnie na intro. Perfect start, jak już pamiętam. O, dokładnie. Wszystko na perfect start. Wymaksowane do 5 sekund. Zawsze to coś da, mimo iż te nitro jest średnie. Lepiej zawsze to niż co innego. Cześć wizualny. Dawaj. Teraz nie wiem, co to jest. Chyba nie będzie klasz. Przynajmniej mi się zdarzył klasz. O, jest. Okej. Okay. Jak widać, zero butykitów. Spoilery są jakieś. Siadam. Tamten jest bardzo fajny spoiler. Duży. Do Mazdy bardzo pasuje. Nie mam masek, a resztę to tam jakieś felgi, neonek, szybki, tak ogólnie do 3 poziomu licencja, i ogólnie. Dobra, ostatnie części do tuningu osiągów. Mam tutaj ultra silnik, ten taki pomarańczowy, czy tam żółty, niebieską. Niebieskie doładowanie czerwone. Niebieskie doładowanie streetowe. Uliczne. Pro przykładnia. Zawieszenie także pro zielone. Zielone na część ultra. Część hamulca ultra. I pro oponki. Które dają na 11.
tutaj. I przy takim zestawie są, choć świetnie jeździ, sami widzieliście. Choć właśnie średni poszedł ten przejazd. W sumie rano zawsze wyjść ciężko idzie. A malowanie to moja wena twórcza. Jak się komuś podoba, to nie. W sumie tylko mi trochę te chińskie napisy przeszkadzają. Bardziej wywala jakieś japońskie, bo to w sumie japoński samochód. Ale napisy są azjatyckie, więc pan na łeb. Okej, chyba tyle jeśli chodzi o ten samochód. Okej. Sobie stopniamy nieść to. Okej. No to tak. Perdykt. Samochód ma średnie przyspieszenie, dość między średnim a dobrym. Skręt ma dobry, przynajmniej bardzo stabilny samochód. Maksymalna prędkość także jest zadowalająca. No i słabe nitro, coś średnio. Nie jest słabe, średnio. No to tyle. Więc komentujcie, oceniajcie, klikajcie lewatych guzik. Do zobaczenia na moim kanale. Sorry. A to siema.